O Najświętsza Panno Mary Jo, Matko Boża z Lourdes, patronko chorych i odwieczny symbol matczynej miłości i Bożego współczucia, przychodzę pokornie przed Twoją świętą obecnością, szukając schronienia w Twoim niebieskim płaszczu. O Najświętsza Matko, która ukazałaś się młodej Bernadetcie w jaskiniach Lourdes, niosąc orędzie nadziei, uzdrowienia i wiary, błagam Cię, abyś skierował swoje miłosierne spojrzenie na nas wszystkich, Twoich synów i córki, którzy wołamy o Twoje potężne wstawiennictwo. Matko Boża z Lourdes, Ty, która jesteś niewyczerpanym źródłem cudów, wysłuchaj modlitw tych, którzy cierpią na ciele, umyśle i duchu. Mocno wierzymy w Twoją uzdrawiającą moc, w Twoją zdolność niesienia ulgi w naszych bólach i utrapieniach. Matko Miłosierdzia, prosimy Cię o wyłanie łask uzdrawiających na wszystkich chorych, na łożach bólu, walczących z chorobami fizycznymi, emocjonalnymi i duchowymi. Niepokalana Dziewico, Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa, wstawiaj się u Niego za nami, aby Jego nieskończone miłosierdzie mogło do nas dotrzeć, przynosząc nam uzdrowienie i odnowienie naszej wiary. Zachęcamy wszystkich czytających tę modlitwę do pozostawiania swoich próśb i modlitw w komentarzach, całkowicie ufając Twojemu wstawiennictwu i łasce Bożej, która płynie z Twojej matczynej miłości. Niech każde napisane słowo i każde serce, które woła, będzie świadectwem niezachwianej wiary, jaką pokładamy w Tobie, Matko Boża z Lourdes. Matko Boża z Lourdes, która znasz głębie naszych dusz, spójrz z czułością na tych, którzy są zdesperowani, na tych, którzy stracili nadzieję i na tych, którzy wpadli w spirale cierpienia. Niech Twoje promienne światło oświetla ciemne i niepewne ścieżki, którymi wielu z nas podąża. Daj nam odwagę, abyśmy z wiarą stawiali czoła przeciwnościom, wiedząc, że zawsze jesteś przy nas, orędując za nami u Twojego umiłowanego Syna. Matko Najświętsza, z całą pobożnością i pokorą naszych serc błagamy Cię o wstawiennictwo za chorymi, zwłaszcza zawiedzionymi przez lekarzy, aby mogli doświadczyć Bożego uzdrowienia i odnowienia sił. Niech Twoja pocieszająca obecność przyniesie pokój cierpiącym serkom, niech Twoja bezwarunkowa miłość ogarnie tych, którzy czują się samotni i bezradni. Matko Boża z Lourdes, Ty, która jesteś niebiańskim lekarstwem na całe zło, prosimy Cię, ulecz od nas wszelkie choroby fizyczne i duchowe, wszelkie niepokoje i lęki, które nas paraliżują. Niech Twoje potężne wstawiennictwo wyzwoli nas z łańcuchów zwątpienia i rozpaczy, abyśmy znaleźli w Tobie bezpieczne schronienie i źródło wszelkiego uzdrowienia. W pełni ufamy Twojemu miłosierdziu, Matko Boża, i prosimy, abyś nadal wylewała na nas swoje błogosławieństwa, dziś i zawsze. Pani z Lourdes, ucieczko grzeszników, prosimy Cię, zmiękcz nasze zatwardziałe serca, pomóż nam przebaczać i szukać przebaczenia, poprowadź nas drogą pojednania i pokoju. Obyśmy za Twoim wstawiennictwem uzyskali łaskę życia pełnego i zdrowego, zawsze poszukując woli Bożej i ufając w Jego Bożą opatrzność. Niech Twoja stała obecność w naszym życiu będzie latarnią nadziei, kotwicą wiary i świadectwem nieskończonej miłości, jaką Bóg darzy każdego z nas. O Matko Boża z Lourdes, w dalszym ciągu wołamy o Twoje Boże wstawiennictwo, pewni, że Twoje miłosierne oczy są zawsze skierowane na tych, którzy cierpią. W pełni ufamy Twojej miłości i współczuciu, wiedząc, że żadna szczera prośba o pomoc nie pozostanie bez odpowiedzi. Modlimy się,
abyś tak jak objawił swoją cudowną moc podczas objawień w Lourdes, nadal wylewał swoje łaski na nas wszystkich, łagodząc nasz ból i przynosząc nam uzdrowienie i nadzieję. Nasza droga Matko, która wybrałaś jaskinię w Lourdes, aby objawić swoją pocieszającą obecność, pamiętaj o wszystkich, którzy z niezachwianą wiarą zwracają się do Ciebie w poszukiwaniu pomocy. W cudownych wodach Lourdes uzdrowiłeś niezliczoną liczbę wierzących, którzy ze skruszonymi sercami szukali Twojej pomocy. Niech te same duchowe wody spłyną teraz do nas, oczyszczając nasze dusze, wzmacniając nasze ciała i odnawiając nasze umysły. O niepokalana Dziewico, natchnij nas, abyśmy płomień wiary zawsze płonął w naszych sercach. Obyśmy codziennie poświęcali chwilę na wznoszenie do Ciebie modlitw, ufając w Twoje potężne wstawiennictwo i nieskończone miłosierdzie Boga. Zapraszamy wszystkich, którzy czytają tę modlitwę, do włączenia się w nowennę do Matki Bożej z Lourdes i odmawiania tej modlitwy przez 9 kolejnych dni, prosząc o pozytywne zmiany w swoim życiu i życiu swoich bliskich. Drodzy wierzący, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, polubienia tego filmu i zaangażowania się w naszą społeczność. Wierzymy, że te działania nie tylko pomogą szerzyć błogosławieństwa modlitwy wśród większej liczby osób, ale także wzmocnią wiarę naszej wspólnoty, tworząc potężny łańcuch modlitwy i wstawiennictwa. Obyśmy wspólnie byli świadkami cudownej mocy Matki Bożej z Lourdes, dzieląc się naszymi łaskami i błogosławieństwami ze wszystkimi wokół nas. Matko Boża z Lourdes, która jesteś latarnią nadziei w czasach ciemności, pomóż nam zachować niezachwianą wiarę nawet w obliczu przeciwności losu. Niech uczymy się od Waszej pokory i pobożności, zawsze starając się spełniać wolę Bożą w naszym życiu. Niech Twoja nieustanna obecność przypomina nam, że nigdy nie jesteśmy sami, bo mamy w Tobie kochającą Matkę, która nieustannie wstawia się za nami. Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do zapoznania się z innymi modlitwami na naszym kanale, każda poświęcona konkretnej potrzebie, a wszystkie przepojone tą samą wiarą i oddaniem. Prosimy o podzielenie się swoimi prośbami i intencjami modlitewnymi w komentarzach, tworząc sieć wsparcia i solidarności. Obyśmy, zjednoczeni w modlitwie, umacniali naszą wiarę i byli świadkami cudów, które powstają z ufności Bogu i wstawiennictwu Matki Bożej. O Matko Najświętsza, Ty, która jesteś pocieszycielką cierpiących, nadzieją zdesperowanych i lekarstwem dla chorych, wysłuchaj naszych próśb. Wstawiaj się za nami u swojego Syna, aby Jego miłosierdzie rozlało się na nas obficie i przyniosło nam pokój, zdrowie i siłę. Niech Twoja kochająca obecność zawsze nam towarzyszy, oświetlając nasze ścieżki i prowadząc nas na drodze życia. Matko Boża z Lourdes, nadal wzywamy Twoje święte imię, prosząc, abyś była naszą ucieczką i siłą we wszystkich chwilach potrzeby. Niech czujemy Twoją pocieszającą obecność w chwilach samotności i smutku, a Twoje promienne światło inspiruje nas do życia w harmonii i miłości. Niech wszyscy, którzy odmawiają tę modlitwę, poczują odnowienie wiary i pewność, że za Twoim wstawiennictwem nie ma nic niemożliwego. Drodzy bracia i siostry, zjednoczeni wiarą i miłością do Matki Bożej z Lourdes, zachęcamy Was do wytrwania w modlitwie, ufając, że każda modlitwa zostanie wysłuchana i że każde szczere serce zostanie pobłogosławione. Obyśmy mogli wspólnie być świadkami wielkości Bożej miłości i potężnego wstawiennictwa naszej Najświętszej Matki.
Kontynuujmy modlitwę. Wierzmy i dzielmy się błogosławieństwami. Pewni, że nasza wiara zostanie nagrodzona. Matko Boża z Lourdes, dziękujemy Ci za Twoje nieustające wstawiennictwo i za wszystkie łaski, które już przez Ciebie otrzymaliśmy. Prosimy, abyś nadal nas prowadził, chronił i błogosławił, teraz i na wieki. Amen. Zachęcamy wszystkich, aby zachowywali tę modlitwę żywą w swoich sercach i dzielili się tym przesłaniem z przyjaciółmi i rodziną, abyśmy mogli razem szerzyć światło i miłość Matki Bożej z Lourdes na całym świecie.